Organella roślinne, jądro komórkowe otoczone jest podwójną błoną jądrową wypełnioną kariolimfą. Znajduje się w nim materiał genetyczny w postaci DNA i RNA oraz białka histony i białka niehistonowe. Tworzą one chromatynę. W jądrze są też enzymy replikacji DNA i RNA, na przykład polimerazy RNA, enzymy naprawcze, na przykład ligazy i helikazy. W czasie podziałów komórkowych chromatyna ulega kondensacji i spiralizacji do chromosomów. Następne ważne organella to plastydy. Dzielimy je na aktywne, czyli chloroplasty zdolne do fotosyntezy, i nieaktywne, czyli niezdolne, to barwne chromoplasty i bezbarwne leukoplasty. Chloroplasty zawierają chlorofil, zielony barwnik niezbędny do procesu fotosyntezy. Otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową. Zewnętrzna błona otacza chloroplast. Wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy tylokaidy. W chloroplastach granalnych układają się one w struktury zwane tylokaidami gran. W bezgranalnych są tylokaidy stromy. Błona zewnętrzna przepuszcza jony. W błonie wewnętrznej odbywa się faza jasna fotosyntezy. W stromie odbywa się faza ciemna. Istnieje teoria, że chloroplasty powstały w wyniku endosymbiozy komórek eukariotycznych i sinic. W chloroplastach są enzymy fotosyntezy, chlorofil, karotenoidy, ksantofile, protochlorofilit, czyli prekursor chlorofilu. Chromoplasty powstają chloroplastów po rozłożeniu chlorofilu jesienią. Mogą powstawać z innych plastydów i dają barwę kwiatom, korzeniom np. marchwi, owocom np. papryki i pomidora i liściom roślin chimer. Etioplasty to chloroplasty powstałe w ciemności, mają protochlorofilit. Zawierają też ciała prolameralne, z których powstają błony tylokaidów. Leukoplasty nie mają chlorofilu ani tylokaidów, mają materiały zapasowe, np. ameloplasty, skrobie, proteinoplasty mają białka w postaci ziaren aleuronowych, lipidoplasty mają tłuszcze. Wspólnymi cechami plastydów jest posiadanie własnego DNA, które koduje plastydowe RNA i część białek, rybosomy 70S, miejsca syntezy białka i plastotubule, czyli miejsca syntezy błon plastydowych, zawierające również produkty rozpadu tych błon. Kolejnymi organellami występującymi w komórkach roślinnych są wakuole, czyli wodniczki, które odpowiadają za turgor komórek. Gdy komórka ma dużo wody, wakuola wypełnia się nią i nadaje komórce turgor. Wtedy komórki są sztywne i rosną. Gdy jest sucho, wakuola traci wodę, obkurcza się i komórka staje się oklapnięta, traci sztywność. W wakuolach jest też zamykanie i detoksykacja lub usuwanie toksycznych substancji, które wejdą do komórki. Wakuole zawierają w soku komórkowym barwniki nadające kolor liściom czerwonej kapusty. Wakuola otoczona jest podwójną błoną tonoplastem i wypełniona sokiem komórkowym, w skład którego wchodzą białka, np. enzymy detoksykacyjne, woda, barwniki oraz materiały zapasowe, skrobia i inne polisacharydy. W cytoplazmie są poliole odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego stopnia osmozy między kompartymentami komórki. Są to m.in. ksylitol, mannitol. W młodych komórkach jest wiele małych wodniczek, w starszych jest jedna duża. Ściana komórkowa jest kolejną cechą charakterystyczną dla świata roślin. Bakteryjna jest zbudowana głównie z peptydoglikanu, czyli mureiny. Roślinna jest z celulozy i hemiceluloz. Podstawą ściany komórkowej jest szkielet zbudowany z podjednostek celulozowych, które łączą się w fibrylę elementarną. Fibryle łączą się w mikrofibryle, mikrofibryle łączą się w makrofibryle. Pomiędzy jednostkami celulozy jest macierz, czyli matrix. Zawiera pektyny, polimery kwasu galakturonowego i hemicelulozy, polimery kwasu glukoronowego. Białka i wodę. Ilość wody i białek jest różna w ścianie pierwotnej i wtórnej. Pierwotna ściana jest silnie uwodniona, zawiera mało celulozy, ma rozproszony układ mikrofibryli, jest jednowarstwowa, ma zdolność wzrostu.
występuje w tkankach merystematycznych, miękiszu i kolenchymie. Ściana komórkowa podlega procesom inkrustacji i adkrustacji, czyli wnikaniu i powlekaniu związkami chemicznymi. Inkrustacja to wnikanie związków organicznych i nieorganicznych między jednostki celulozowe, adkrustacja to powlekanie. Związki chemiczne inkrustacji to alkohole, lignina, taniny, żywice, węglan wapnia i dwutlenek krzemu. Związki chemiczne adkrustacji to pochodne lipidów, kutyna, woski, które powlekają od zewnątrz i suberyna od środka oraz pochodne sacharydów, kaloza, śluzy i gumy. Wtórna ściana komórkowa ma trzy warstwy. S1, S2, S3 ma kilkadziesiąt procent celulozy i uporządkowany układ fibryli. Biegną one w różnych kierunkach, co daje wytrzymałość, ale nie pozwala komórce rosnąć. Diktiosomy to organella syntezy pektyn i hemicelulos. Obok organelli typowych dla roślin, w komórce roślinnej są też organella występujące u wszystkich eukariontów, czyli aparaty Golgiego, mitochondria, rybosomy, lizosomy, szorstka i kładka siateczka śródplazmatyczna, inaczej retikulum endoplazmatyczne. W mitochondriach zachodzi proces trawienia komórkowego, czyli utleniania glukozy do dwutlenku węgla i wody. Mitochondrium jest otoczone podwójną błoną plazmatyczną. Wewnętrzna błona jest pofałdowana, tworzy grzebienie mitochondrialne. Organellum wypełnione jest macierzą matrix, która zawiera własne mitochondrialne DNA. Istnieje teoria, że mitochondria powstały przez wniknięcie bakterii do komórki eukariotycznej. Aparat Golgiego tworzy system cystern i pęcherzyków z pojedynczej błony. Gromadzone są w nim związki chemiczne powstałe w siateczce śródplazmatycznej. Pęcherzyki z aparatu Golgiego uczestniczą w procesach endo- i egzocytozy. Endocytoza dzieli się na pinocytozę, gdy błona komórkowa wpukla się i otacza cząsteczkę, tworzy pęcherzyk, potem uwalnia zawartość w komórce, a fragment błony przyłącza się do aparatu Golgiego. Fagocytoza, gdy błona uwypukla się i otacza cząsteczkę. Egzocytoza, gdy od aparatu odchodzi pęcherzyk, łączy się z błoną komórkową, a otaczana cząsteczka idzie na zewnątrz. U roślin aparat bierze udział w tworzeniu ściany komórkowej. Pęcherzyki transportują składniki ściany na powierzchnię komórki i odkładają ją tam. Siateczka śródplazmatyczna gładka to kompleks pojedynczych błon. Tu odbywa się metabolizm lipidów. Siateczka śródplazmatyczna szorstka ma rybosomy. W nich jest translacja, czyli przepisanie informacji z RNA na białko. Rybosomy mają własny rybosomalny RNA. Lizosomy otoczone są pojedynczą błoną. Mają enzymy rozkładające fragmenty błon białkowo-lipidowych i rozkładające związki, które dostały się do komórki. Peroksysomy, mikrociałka, mają enzymy rozkładające wolne rodniki tlenowe. Liściowe biorą udział w fotorespiracji. Fotooddychanie zachodzi u roślin C3 przy niedoborze dwutlenku węgla. Peroksysomy brodawek korzeniowych uczestniczą w przyswajaniu azotu. Glioksysomy są tylko u roślin wyższych. Tu jest zamiana tłuszczów w cukry. Cytoplazma podstawowa cytozol, czyli macierz komórki. W niej zawieszone są organella i składa się z wody, białek i jonów. Cytoszkielet to sieć błon białkowo-lipidowych tworzących rusztowanie komórki. Budują go mikrotubule, mikrofilamenty i filamenty pośrednie. Dziękuję, miłego dnia.